Kropielnica, podcast księdza Śliżewskiego. Dotykamy tematów świętości. Lepsza młodzież bez filozofii, czy to jest możliwe? Do rozmowy zaprosiłem Piotra Mazurskiego, na co dzień nauczyciela matematyki, entuzjastę myślenia filozoficznego, autora książki i Bądź tu mądry, bajki filozoficzne wydane nakładem ESPE. Chociaż formalnie nie jest z wykształcenia filozofem, to jednak wiele o filozofii może nam powiedzieć. Witamy Ciebie bardzo serdecznie, Piotrze. Bardzo dziękuję za zaproszenie i pozdrawiam wszystkich. Dlaczego jak ktoś zaczyna rozkładać sprawę na czynniki pierwsze i dociekać prawdy, to wiele osób z ironią komentuje: nie filozofuj. Czy filozofia ma dzisiaj dobrą prasę? Myślę, że na pewno w potocznym takim rozumieniu bardzo często zdarza nam się postrzegać filozofię jako takie niepotrzebne komplikowanie rzeczy prostych i oczywistych. W tym sensie ktoś, kto filozofuje, powiedziałbym, niepotrzebnie niuansuje jakąś sprawę i tak naprawdę ją przez to zaciemnia. Ale te słowa "nie filozofuj" mają, jak sądzę, jeszcze taki jeden ważny kontekst. Mianowicie wydaje mi się, że wypowiadamy je dość często, na przykład wtedy, gdy ktoś w czasie dyskusji sformułuje taką uwagę, która wprawia nas w takie poczucie pewnego dysonansu. Znaczy, z jednej strony podskórnie czujemy, że nasz rozmówca nie ma racji, ale z drugiej nie jesteśmy w stanie tak jakoś sensownie się z tym zmierzyć. Czyli krótko mówiąc, mamy wtedy takie poczucie, że ktoś stosuje wobec nas jakąś sztuczkę, której tak naprawdę nie umiemy zdemaskować. Że z jednej strony czujemy, że to jest nie tak, ale z drugiej strony brak takiej kompetencji, aby wykazać komuś błąd, albo nawet wykazanie go jest trochę niezręczne i nie wypada. Więc zamiast wchodzić głęboko w szczegóły, to wolimy powiedzieć: nie filozofuj. Tak, tak, dokładnie. I w takim sensie, w takim ujęciu, to filozof kojarzyłby się z osobą stosującą coś w rodzaju takiego, no powiedziałbym, retorycznego cwaniactwa. No i trzeba powiedzieć, że taki wizerunek filozofa nie jest też wcale nowy, bo wystarczy sięgnąć chociażby do starożytnej Grecji, gdzie Arystofanes w takiej znanej tragedii Chmury przedstawia współczesnego sobie Sokratesa właśnie jako takiego trochę cwaniaka, który naucza ludzi, jak wygrywać dyskusje, wyłgać się przed dowolnym sądem. I wydaje się, że filozofia w takim razie kojarzy się z jednej strony z czymś skomplikowanym i mętnym, i z drugiej z czymś, co służy zafałszowaniu rzeczywistości. Jest to o tyle zaskakujące, że filozofia w swoich założeniach ma być no, czymś dokładnie przeciwnym. To wszystko chyba dotyczy kwestii naszego rozumienia w ogóle mądrości, no bo filozofia to jest umiłowanie mądrości. Więc jeśli ktoś myśli, że mądrość to jest cwaniakowanie, to jest umiejętność odpowiedzenia na każde pytanie, i czasami takie zawiłe, no to potem może postrzegać źle filozofię. Ale jeśli za filozofią, za mądrością idzie tak naprawdę kompetencja i dotykanie źródła i istoty, no to tutaj nie ma miejsca na jakieś takie szarlataństwo, na jakąś taką byle jakość oprawioną w ładne opakowanie. No tak, bo my często troszeczkę mylimy mądrość z erudycją, czy też taką skutecznością erystyczną, takim zdolnością przekonywania. Tymczasem no, mądrość często polega na mądrym milczeniu również. No tak, żeby wiedzieć, kiedy zabrać głos, a kiedy go nie zabierać. No okej, ale w ogóle powiedz mi, po co tak naprawdę jest filozofia? Po co ona komu? Co tracimy, gdy nie interesujemy się filozofią? Ja lubię tak zadawać pytania, bo często nie chodzi o to pozytywnie tylko, co dana rzeczywistość daje, ale również co jej brak powoduje w naszym życiu. Tak jak powiedziałem, na pewno filozofia nie powinna być czymś, co właśnie służy mętności rozważań i co ma zafałszować rzeczywistość. Filozofia to ma być raczej proces porządkujący myślenie, no i dążenie do prawdy o rzeczywistości, jak to właśnie patetycznie i wywodząc z oryginalnego znaczenia mówimy, że jest to umiłowanie mądrości. No ja myślę, że jeśli pytamy o to, co tracimy, jeśli nie stykamy się z filozofią, to też musimy mieć na uwadze co najmniej dwa znaczenia, dwa rozumienia filozofii.
Bo po pierwsze, filozofię możemy utożsamić z taką potężną tradycją wielkich myślicieli, którzy no, na przestrzeni wieków stawiali sobie ważne pytania i z lepszym bądź gorszym skutkiem starali się na nie odpowiadać. I w tym sensie mówimy o filozofii Platona, Kartezjusza czy Kanta, czyli są to pewne ujęcia rzeczywistości, które możemy studiować i rozważać. No, ale w drugim rozumieniu filozofia to jest sam proces takiego racjonalnego mierzenia się z ważnymi pytaniami, które może podjąć każdy człowiek. No i gdybym ja miał podzielić się własnym takim rozumieniem, czym jest filozofia, to powiedziałbym najkrócej, że jest to próba zrozumienia rzeczywistości w jej najbardziej podstawowym sensie. I taki przychodzi mi do głowy obraz, może komuś to pomoże zrozumieć, o co tu mi dokładnie chodzi. Wyobraźmy sobie, że jakiś człowiek po raz pierwszy przypadkowo znalazł się na stadionie, trafił na mecz piłkarski i po raz pierwszy w życiu ogląda taki mecz. No i widzi 22 osoby biegające po boisku, nie do końca wie, o co chodzi. I może w tej sytuacji przyjąć różne strategie tego, jak spędzić te najbliższe 90 minut. Jeśli ma smartfona w kieszeni, to może go wyjąć, niespecjalnie przejmując się meczem, po prostu przeglądać TikToka na przykład. Może też spróbować wczuć się w atmosferę tego, co się dzieje na trybunach. Czyli kiedy inni się cieszą, to jemu się udziela ich radość. Kiedy się smucą, to on się smuci z nimi. No i też na przykład można spróbować opisać to, co się dzieje jak naukowiec. Czyli powiedzmy zaobserwować kształt boiska, bramek, piłki, zmierzyć prędkość zawodników, jakoś tam przeanalizować matematycznie na przykład trajektorię lotu piłki. No ale jest jeszcze inna strategia i wydaje się najtrudniejsza, ale też chyba potencjalnie taka najbardziej satysfakcjonująca, czyli próba zrozumienia tego, co tu się dzieje w ogóle. I myślę, że w tej stadionowej metaforze właśnie filozof byłby kimś, kto starałby się zrozumieć, czym właściwie jest mecz. Z całą złożonością swoich reguł. I tutaj trochę się zawiera też odpowiedź na to pytanie, co tracimy, gdy nie stawiamy sobie filozoficznych pytań, bo podobnie tak jak pozostając na takim poziomie emocji czy czysto naukowego opisu, nie rozumiemy reguł gry futbolu i nie jesteśmy w stanie też doświadczyć przez to jego piękna, to myślę, że tak samo bez co najmniej próby zrozumienia tego, czym jest życie, no to możemy utracić piękno, sens i smak tego życia. Czy jakby nie chodziło tylko o samą wiedzę i pozyskanie informacji, co poszczególny filozof w różnych momentach historii powiedział, tylko również nauczenie się odbioru rzeczywistości, czyli trochę taka metodologia, żeby ktoś był takim, byśmy powiedzieli, umiejętnym w zbieraniu informacji, przetwarzaniu ich i ułożeniu sobie z tego pewnego konstruktu życia. I to jest też o tyle ciekawe, że tak jak uczymy się poszczególnych umiejętności akademickich czy zyskiwania jakiejś konkretnej wiedzy, tak mało kto nas uczy życia, no bo nie ma jednego algorytmu, więc filozofia jakby była taką nauką podprowadzającą, jak całościowo i holistycznie trochę spojrzeć na swoje życie. Tak, to z jednej strony filozofia też stawia pytania dotyczące metodologii czy założeń innych nauk, czyli innych narzędzi racjonalnego myślenia, ale też no, wkracza tam wszędzie, gdzie jest powiedzmy granica poznawcza tych nauk, więc jest to po prostu taka racjonalna postawa wobec życia i świata i próba takiego twórczego zmierzenia się też z tymi pytaniami, które z jednej strony nam przychodzą do głowy i nas nurtują w kontakcie z rzeczywistością, a z drugiej tymi pytaniami, z którymi mierzyły się największe umysły. Więc myślę, że te dwie drogi, które też wskazałem, one się jak najbardziej twórczo uzupełniają, bo myślę, że stawianie takich pytań w połączeniu z takim dialogiem z myślą filozoficzną, klasyczną jest bardzo rozwojowe. Ale czy filozofia nie jest za trudna? Czy nie potrzeba jakiegoś szczególnego ilorazu inteligencji, by się w niej poruszać?
Czy można zaadresować filozofię po prostu osobom takim niewykształconym? Czy może są jakieś metody, które wykładają ją, potocznie mówiąc, kawa na ławę, żeby stawała się taką prostszą? Nie trzeba wcale zaczynać od studiowania też wielkich ksiąg i takiego wnikliwego posługiwania się tym całym czasami hermetycznym i skomplikowanym aparatem pojęciowym, ale wystarczy sobie faktycznie postawić od czasu do czasu jakieś dobre pytanie i zainspirować się być może klasyczną myślą, ale koniec końców to pytanie postawić sobie samemu, co może zrobić każdy. Tak przychodzi mi do głowy pewna anegdota związana z jednym z nauczycieli języka niemieckiego, bo pewien nauczyciel zawsze podkreślał, że najważniejsze słowo w języku niemieckim to warum, czyli dlaczego po polsku. Jak zna się słowo warum, to w zasadzie można rozmawiać po niemiecku dobre pół godziny. Trzeba tylko po każdej wypowiedzi rozmówcy pytać warum. I tak mi się to trochę skojarzyło, bo wyobrażałbym sobie takie najprostsze ćwiczenie filozoficzne, żeby od czasu do czasu po prostu postawić sobie pytanie dlaczego. Jeśli mam jakiś pogląd na jakąś sprawę, mogę zapytać dlaczego i w ten sposób zrekonstruować głębsze podstawy swoich jakichś przekonań. Ja do tego bym jeszcze dodał jedno pytanie. Zresztą mi się przypomina nasza wykładowczyni na Wydziale Teologicznym, która na ćwiczeniach z katechetyki dopytywała i co jeszcze, z takim jeszcze przekąsem, że jak coś już się ktoś wypowiedział, to wiedział, że jeszcze musi chociaż trochę mieć parę zdań w zanadrzu, bo ona go zapyta co jeszcze, czyli że nie można być zaspokojonym z tym, co już się powiedziało, tylko trzeba jeszcze to zgłębić, trzeba pójść parę kroków dalej, bo jak się zatrzymujemy, to jest źle. Jak najbardziej takie dwa pytania dlaczego i później co jeszcze, to jest bardzo dobry duet na początek filozofowania. I to spraszcza, nie? Bo pokazuje, że właśnie nie trzeba mieć tego całego aparatu pojęciowego, nie trzeba mieć od razu ogromnej wiedzy, tylko takie trochę zaciekawienie światem, żeby zobaczyć jego złożoność i wtedy już się zbliżamy do rozumienia tego, co to jest filozofia. A czy filozofia pozwala być lepszym człowiekiem? Jak ona w ogóle oddziaływuje praktycznie na nasze życie? Bo wiadomo, kiedy my teoretyzujemy, to ona wtedy wygląda na taką wielką. Więc ją tak sprowadźmy trochę do codzienności. I jak jakaś porcja wiedzy filozoficznej może nam odmienić rzeczywistość? Ja myślę, że przede wszystkim czyni nas bardziej człowiekiem, tak bym powiedział, bo dokonujemy rozmaitych wyborów moralnych i kiedy stawiamy sobie takie ważne pytania, to dokonujemy ich bardziej świadomie. I tak jak mówiłem o tym pytaniu dlaczego, no możemy sobie wyobrazić przykład taki, powiedzmy, z życia wzięty. No dajmy na to, że pożyczyliśmy od znajomego 100 zł. No i powiedzmy znajomy na drugi dzień zapomniał zupełnie o tym, o tej pożyczce, no ale my pamiętamy, no i tu się pojawia kwestia oddać czy nie oddać, prawda? No i większość z nas powie pewnie, że tak, że oddać. No ale tu jest to pytanie warum, dlaczego oddać w zasadzie, tak? Bo zwróćmy uwagę, że odpowiedzi mogą być bardzo różne. No, może oddać, bo na przykład gdybym był na miejscu tego kolegi, to chciałbym, żeby mi oddano. Może jeśli nie oddam, to na przykład będę się z tym źle czuł i wizja tego odczucia jest dostatecznie nieprzyjemna, że zdecyduję się oddać te pieniądze. Albo może na przykład, no nie wiem, jeśli nie oddam tych pieniędzy, to czeka mnie w przyszłości za to jakaś kara. Także odpowiedzi na te pytania mogą być rozmaite i jeżeli tak na serio postawimy sobie takie pytanie, to możemy zyskać świadomość co do własnych przekonań moralnych, głębszych przekonań, które stoją za naszymi wyborami. Jeśli już ustalimy, jakimi zasadami kierujemy się w życiu, to znów można zapytać oczywiście warum i w ten sposób pogłębić jeszcze bardziej wiedzę na ten temat i tych wyborów na co dzień dokonywać bardziej świadomie. Dochodzi do mnie, jakby filozofia pozwalała nam wzbudzić głębszą motywację do życia, żeby nie skupiać się tylko na tych rzeczach powierzchownych, tylko zejść do jeszcze niższych partii i przez to, żeby życie po prostu było bardziej smaczne,
żeby było doprawione. Ja jako były gastronom mam taką chęć używania trochę takich organoleptycznych opisów, ale tak to mi się trochę kojarzy, że bez filozofii tylko stajemy się takimi przeżuwaczami, że bierzemy pewne rzeczy, wykorzystamy i zostawiamy, a filozofia daje nam okazję wniknąć w istotę danej rzeczy. No tak, oczywiście i też zwraca uwagę na nasze motywacje, na nasze postawy wewnętrzne, pomaga nam jakoś spojrzeć głębiej na siebie, nie tylko w takiej warstwie behawioralnej, bo tak jak tutaj rozważaliśmy ten przykład, no widzimy sami, że ten sam czyn możemy z bardzo różnych pobudek wykonać. Tymczasem no, ocena tego oczywiście musi też zawierać motywację, więc możemy wtedy głębiej w ogóle spojrzeć na człowieka, nie tylko przez pryzmat jego takich zewnętrznych, powierzchownych zachowań. No to też wskazuje sama teologia moralna katolicka, która mówi o tym, że bardzo jest ważna intencja, ponieważ właśnie zewnętrznie może wyglądać to tak samo, na inne ustosunkowanie się sprawia, że już dany czyn jest zły albo dobry. No tak, tutaj myślę, że jeśli już weszlibyśmy na pole teologiczne, to takim świetnym przykładem są postacie dwóch łotrów, którzy w zasadzie z takiej zewnętrznej strony niczym się nie różnili, tymczasem koniec końców wewnętrznie byli to najbardziej różni od siebie ludzie, jakich można sobie wyobrazić. Jeden narzekający, komentujący, widzący dziurę w całym, a drugi z kolei usprawiedliwiający, który dostrzega w Jezusie kogoś pozytywnego, mimo że wisi obok niego na krzyżu. Nie? Że możemy wszystko zanalizować według innych wytycznych. Tak, oczywiście. I tutaj cała ta prawda i bogactwo wewnętrzne w tym całym obrazie i opisie tej sceny pokazuje właśnie wyraźnie, że człowiek jest też rzeczywistością wewnętrzną. Także jak najbardziej filozofia może być też narzędziem eksplorowania tego. A czy filozofia w jakimś sensie może być zagrożeniem, czy raczej jest w 100% bezpieczna? No to ciekawe pytanie. Powiedziałbym, że oczywiście, że jest i powinna być niebezpieczna, może tak odpowiem, bo konfrontacja z ważnymi pytaniami no, stawia w stan zagrożenia nasze utarte sposoby myślenia, co nie oszukujmy się, z poczuciem bezpieczeństwa nie ma dużo wspólnego. Ale zauważmy, że właściwie wszelkie czynniki rozwoju z definicji są tak naprawdę jakimś zaprzeczeniem bezpieczeństwa. I tak odpowiadając na to pytanie nieco szerzej, może bym zwrócił uwagę też na to, że my jako ludzie bardzo często mamy tendencję do tego, żeby widzieć rzeczywistość tak statycznie, nie dynamicznie. Tymczasem rozwój człowieka ma swoją dynamikę i dzieje się w pewnym procesie. Ja nie ukrywam, że bardzo inspirująca jest dla mnie myśl polskiego psychiatry Kazimierza Dąbrowskiego, który stworzył koncepcję tak zwanej dezintegracji pozytywnej. Mówiąc najkrócej, on zwraca uwagę, że stan pewnego rozbicia czy wewnętrznego konfliktu jest takim nieodłącznym elementem rozwoju osobowego i temu też, jak sądzę, ma służyć namysł filozoficzny. Znaczy być może na jakiś czas trudne pytanie postawi nas w stan pewnego rozchwiania, ale prowadzi koniec końców do wykształcenia takiego dojrzalszego spojrzenia na rzeczywistość i też na samego siebie. I tak jak też w sumie przywołaliśmy obraz biblijny, to tak przychodzi mi do głowy też obraz nieco inny, który wydaje mi się tu bardzo na miejscu. Mianowicie ewangeliczna scena spotkania Jezusa z Nikodemem, czy może lepiej powiedzieć Nikodema z Jezusem. Czyli scena, kiedy stary faryzeusz, który ma takie doskonale uporządkowane spojrzenie na świat, pewną wizję, doświadcza ewidentnie jakiegoś takiego wewnętrznego niepokoju, ale nie wypiera tego, tylko postanawia iść za instynktem dociekania prawdy i niewątpliwie spotkanie z Jezusem dokonuje w nim czegoś na kształt właśnie, jakby powiedział Dąbrowski, dezintegracji pozytywnej. I myślę, że to spotkanie zaowocowało jakby wytworzeniem dojrzalszej struktury osobowej w tym człowieku. No ale też jak czytamy sobie tę scenę, to na pewno
przyjemnie tam nie było i też sam fakt, że ta scena dzieje się w nocy, to w warstwie symbolicznej mówi dużo o takim poczuciu bezpieczeństwa, jakie mogą mu towarzyszyć, że raczej jest to scena przepełniona takim niepokojem, ale który koniec końców prowadzi do czegoś takiego twórczego. Bardzo ciekawą rzecz poruszyłeś odnośnie tej dezintegracji pozytywnej. Kiedyś też się tej tematyce przyglądałem, dlatego że rzeczywiście człowiek potrzebuje czasami takiego zbicia z pantałyku, takiego przekonania, że wszystko jest ok i dobrze, żeby mógł wejść i podjąć mocniejszą refleksję nad sobą. Dlatego, że nasz mózg trochę tak funkcjonuje, że chce zaoszczędzić swoją energię i będzie robił to po najmniejszej linii oporu. Więc kiedy coś każe mu się skonfrontować z sobą i staje się nieprzyjemne, jest dla niego prowokacją do tego, żeby jeszcze bardziej się włączyć i się zaangażować, żeby zobaczyć, że rzeczywistość jest o wiele bardziej różnorodna niż do tej pory podejrzewał. Więc w takim sensie filozofia, chociaż nie jest bezpieczna dla stałości i dla pewnego konserwatyzmu, to jednak jest o wiele bardziej otwierająca i bezpieczna, bo jednak chroni przed różnymi rzeczami, które może w innej formie by się pojawiły, a tutaj jednak na poziomie pewnych idei, pewnego rozważania możemy już wcześniej w to wszystko wejść i nawet trochę się zabezpieczyć przed tą przyszłością, która by może to bardziej dramatycznie przeprowadziła. W tym sensie też się oczywiście zgadzam z tym, że jakby drugim aspektem jest to, że filozofia ma taki walor zabezpieczający i trochę impregnujący na takie rozmaite myślenie ideologiczne, bo takie ciągłe stawianie gdzieś pytania dotyczącego własnych przekonań, czy po prostu zdań, które uważamy za prawdziwe, no, chroni nas przed też takim dość popularnym dzisiaj myśleniem spiskowym, każe nam weryfikować cały czas swoje stanowisko, więc w tym sensie też jest bezpiecznikiem. Tak? No właśnie, ideologia to jest bardzo niebezpieczna rzecz, bo ona potem podciąga pod tezę bardzo chore sprawy. I w takim sensie ideologia jest zła, no bo sam konstrukt jakiegoś poglądu czy rzeczywistości, w której chcę uczestniczyć, jest pozytywny, no bo jest też poniekąd wspólnototwórcze. Mam pewną grupę, z którą razem myślimy w danej sprawie, ale kiedy ja pod to myślenie podciągam wszystkie rzeczy, które ja widzę i zaczynam według tej modły wszystko interpretować, no to staje się to co najmniej niebezpieczne. Tak, oczywiście, to pełna zgoda, że jakiekolwiek próby wyjaśniania skomplikowanej rzeczywistości w jakichś takich, powiedzmy, kilku sądach dotyczących rzeczywistości i takie podciąganie później wszelkiego doświadczenia pod właśnie pewne założenia teoretycznych konstrukcji jest jak najbardziej z jednej strony oczywiście intelektualnie niebezpieczne, a z drugiej strony właściwe też człowiekowi ze względu na, tu pewnie bardziej psychologowie mogliby się wypowiedzieć, na pewne heurystyki, że my rzeczywiście skracamy pewną drogę i to, co jest dla nas trudne do przyjęcia w naszym procesie myślenia, staramy się jakoś ominąć. Dobrze, to teraz przejdźmy do tematu, który jest bliższy twojej książce, którą napisałeś, o bajkach filozoficznych. I powiedz, czy filozofia w twoim odczuciu może pomóc w wychowaniu? Czy raczej jest ona tylko treścią dla starszych? Dla mnie to jest pytanie retoryczne, bo ja widzę, co twoja książka spowodowała w moim bratanku, który ma 11 lat, który po nią sięgnął, wczytywał się w poszczególne bajki i przez to zadawał mocniej pytania. Tylko że on z natury jest bardzo płynnie myślącym młodym chłopcem, ale jak uważasz w ogólności, czy jest to treść dla dzieci? Czy to jest kwestia sposobu podania, czy czego?
Zwalczałbym w ogóle takie podejście, że filozofia jest jakimś trudną materią i teraz że zastanawiamy się, czy z tą trudną materią kogoś zaznajomić, czy nie, ponieważ dzieci mają taką dosyć naturalną właśnie skłonność filozoficzną, która jest no później niestety z czasem bardzo często zabijana w nich poprzez właśnie to, że no mamy, wpadamy w utarte kolejne i mamy gotowe odpowiedzi na wszystko, żeby oczywiście jakoś tam nam się z punktu widzenia pragmatyki życia codziennego lepiej żyło. Więc filozofia jest środowiskiem naturalnym dla dzieci i jak najbardziej myślę, że takie bajki, mam nadzieję przynajmniej, że też mogą być jakąś inspiracją do własnych poszukiwań. Natomiast czy filozofia może pomóc w wychowaniu, to myślę, że tutaj odpowiedź poniekąd zawiera się w tym, co już tutaj powiedzieliśmy, że filozofia jako narzędzie, wspaniałe narzędzie rozwojowe może posłużyć właśnie człowiekowi, który no, konstytuuje sobie w sobie jakiś taki obraz świata, do tego, żeby wyposażyć go w narzędzia, które pozwolą mu w tym świecie jakoś lepiej się poruszać i z tym światem obcować. To wszystko zależy od definicji, jak my w ogóle rozumiemy wychowanie, co pod nim się kryje, bo przecież wychowanie to nie jest, jak się czasami potocznie mówi, chowanie, czyli uczenie tylko jakichś działań, tylko pokazywanie jakichś gotowych konstruktów, tylko właśnie uczenie myślenia. Ja osobiście najbardziej lubię tę młodzież jako nauczyciel, jako katecheta, która właśnie chce myśleć i widzę, że za tym idzie o wiele więcej wolontariatu, gotowości do mierzenia się z różnymi sprawami w życiu, bo ci ludzie nie boją się decyzji, bo potrafią to jakoś się przygotować myśleniowo do tego. Tak, no oczywiście my tutaj pewnie zahaczamy troszeczkę o dyskusję dotyczącą w ogóle wizji wychowania i szkoły, tego czym powinna być szkoła i cały proces wychowywania i nauczania. Moglibyśmy rozpocząć tutaj osobną dyskusję na temat tego, w jaki sposób cały model pruski, który jednak cały czas pobrzmiewa w naszym systemie, no, powoduje to, że raczej cały proces jest zbliżony no, właśnie do tego chowania, czy też ociosywania na jakąś taką każdego ucznia na jakiś taki modelowy wzorzec, który czy też produkt, który ma końcowo być w tym procesie uzyskany na końcu edukacji. Także to nie są pojedyncze przygody poszczególnych ludzi, tylko mamy formę i chcemy, abyście się w nią wpisali. Tak, no to o ile to historycznie mogło mieć jakieś uzasadnienie w czasach Wilhelma w Prusach, kiedy powiedzmy trzeba było po prostu przygotować pracowników do pracy w fabryce, którzy będą dobrze poruszali się w tych regułach funkcjonowania i będą też przyzwyczajeni do odmierzania pracy dzwonkiem, wtedy to być może miało faktycznie sens. Dzisiaj jest to, no jak słusznie też wielu specjalistów w tej dziedzinie podkreśla, to taki relikt jednak, z którym należałoby zerwać, czy też chociaż stopniowo od niego odchodzić. A jak filozofia może pomóc, żeby ten pruski styl odrzucić i żeby zaakcentować pewną indywidualność i większe przemyślenie swojego życia, a nie tylko nastawienie na te oceny, żebym miał czerwony pasek, bo wtedy to będzie dobry uczeń. Myślę, że filozofia jest takim dobrym narzędziem do poznania samego siebie, bo to cała tradycja sokratejska, która bardzo mocno kładła nacisk na to, że prawda jest tak naprawdę immanentną częścią człowieka. To prawdę odkrywamy poprzez poznawanie samego siebie. Myślę, że tutaj wpisuje się w to, o czym mówimy. I takie konfrontowanie się z ważnymi pytaniami, stawianie sobie ich i próby odpowiedzi, one właśnie prowadzą w takim ciągłym procesie rozwoju do tego, że w końcu możemy w jakimś sensie ukonstytuować się jako ludzie, jako podmioty. Czy mówisz teraz o krytycznym myśleniu? Bo to jest takie popularne pojęcie, które chyba się wpisuje w ten dyskurs, który otwierasz. Czyli, że chodzi o te zadawanie
krytycznych pytań, które pozwolą odrzucić, kim ja nie jestem, a wybrać to, co tak naprawdę mnie porusza. Tak, jak najbardziej. Chociaż pojęcie krytycznego myślenia oczywiście obrosło troszeczkę na Zachodzie też takim swoistym rozumieniem tego, bo tam na uniwersytetach wykłada się bardzo często przedmiot o tym, o tej nazwie i ona, ten przedmiot ma swój taki ściśle określony program, więc to w takim wąskim sensie mówilibyśmy o tym, ale szerzej jak najbardziej filozofia jako myślenie krytyczne, czyli zdolne do kwestionowania takich założeń, które przyjmujemy, no jest takim narzędziem, które pozwala nam znaleźć prawdę na swój temat. Czyli ona nawet nie tylko, że filozofia nie jest ideologią, to jeszcze jest antyideologiczna, żeby żadna ideologia nie została nam narzucona i żebyśmy ją nie łykali jak pelikan, bo potrafię powiedzieć nie, ja tego nie chcę, bo to mnie do niczego dobrego nie doprowadzi. Więc w takim sensie to wszystko bardzo mocno jest wychowawcze, no bo pozwala odnaleźć się dzieciom, młodzieży w świecie, który ich otacza, bo to nie sztuka nauczyć ich polskiego, matematyki czy nawet historii kraju, w którym są, ale trzeba nauczyć ich odnaleźć się w tym wszystkim, żeby oni potrafili to ze sobą połączyć. To znowuż jest kolejny temat w szkole, żeby ta wiedza była jak najbardziej praktyczna i uczyła umiejętności, a nie tylko samej suchej wiedzy. Tak, tutaj też wracamy do tego, o czym mówiliśmy wcześniej, o tym potencjale antyideologicznym filozofii. Tu też często to będzie nawiązanie może do początków naszej rozmowy, tam mówiliśmy o tym sformułowaniu nie filozofuj. W mowie potocznej też często używamy takiego sformułowania, że mam pewną określoną filozofię życia. No, w tym rozumieniu właśnie bardzo często i bardzo łatwo to pojęcie wpada w jakieś takie kolejne ideologiczne, że filozofia jest jakąś taką, powiedzmy, zbiorem gotowych rozstrzygnięć czy też zapatrywań, które przyjmuję. Niekoniecznie one pochodzą ze mnie, ale przyjmuję z zewnątrz, więc oczywiście filozofia funkcjonuje też w takim pojęciu, ale nie o takiej filozofii, takiej ideologicznie ujętej mówimy. Zresztą tutaj chyba żaden z filozofów, patrząc na ich historię, nie ucieszyłby się z takiego ucznia, który by przyjął gotowiec tego, co on wypracował i nie poszedł dalej. Nie, on by się nawet poczuł trochę sfrustrowany, bo by powiedział, no dobra, no ale ja tobie daję dodatkowe narzędzia, które rozbudowałem, które też wyciągnąłem na podstawie tego, czego sam się nauczyłem, a ty pójdź, weź to w ręce i pójdź jeszcze dalej. Tak, no tu paradygmatycznym przykładem jest oczywiście Arystoteles i Platon, gdzie Arystoteles jako uczeń Platona założył swoją własną szkołę i w poglądach był bardzo polemiczny względem swojego nauczyciela. Tu znana fraza miłuje Platona, lecz milsza mi prawda, którą miał wypowiedzieć Arystoteles, jest taka symptomatyczna. No i pewnie jego nauczyciel nie był jakoś wyjątkowo załamany, tylko powiedział, no proszę, kogoś wielkiego wykształciłem, więc już coś osiągnąłem, czyli że chociaż może i się ze mną nie zgadza, ale to spowodowało rozwój. No miejmy nadzieję, że tak pomyślał. Wiemy też, że różni bywają nauczyciele, ale tak przyjmijmy, że tak mogło być. Tak. A powiedz, który filozof jest twoim ulubionym i dlaczego? Co najbardziej cenisz w jego rozważaniach? No, tu nie będę oryginalny, bo myślę, że tutaj większość osób, które jakoś zetknęło się z filozofią, są pod jakimś wrażeniem Sokratesa, który uchodzi za takiego no, wzorcowego filozofa, czy takiego archetypicznego wręcz mędrca. Myślę, że właśnie to, o czym tu cały czas mówimy, czyli to rozumienie filozofii jako pewnego stylu życia, postawy życiowej, intelektualnego, racjonalnego mierzenia się z trudnymi pytaniami, no to Sokrates całą swoją postawą no, reprezentował to wszystko, co możemy przypisać dobremu filozofowi. Posługiwanie się dobrą argumentacją, stawianie dobrych pytań. Dobrze, a teraz pójdźmy do tematu wiary. Dla mnie wiadomo bardzo bliskiego, no bo kiedy patrzy się na i wczytuje w różnych filozofów, no to wiadomo, nie wszyscy byli wierzący. I myślisz, że filozofia może prowadzić do niewiary,
Czy raczej jest to osobna sprawa, że jedno to wiara, a drugie to myślenie o świecie, wartościach i tak dalej? Takim pierwszym odruchu możemy powiedzieć, że rzeczywiście filozofia zrodziła się z pewnego konfliktu z religią, ponieważ w starożytnej Grecji mieliśmy całą tradycję kultury tragicznej, ale było to takie rozumienie rzeczywistości, takie ujęcie religijne, w którym mieliśmy boginię Anankę, prawda, która była boginią konieczności, która tak naprawdę ustalała, jaki los człowieka czeka. I te córki Mojry, które tam plotły nić życia człowieka. No, taka była mniej więcej wizja religijna starożytnej Grecji. I tak naprawdę cała kultura tragiczna, to co znamy z utworów Sofoklesa czy Eurypidesa, tak naprawdę przygotowywała nas, czy ówczesnych Greków, do tego, żeby tak naprawdę się pogodzić i zrozumieć, czy spróbować zrozumieć swój los. Tymczasem przyszedł filozof Sokrates, który starał się właśnie troszkę w poprzek tym wierzeniom stawiać te sprawy inaczej, czyli analizować rzeczywistość i stawiać jej pytania w takim duchu racjonalnym. Ale myślę, że to jest tylko taki pozorny konflikt z religią, bo tak naprawdę Sokrates wniósł na wyższy i dojrzalszy poziom religię i tak oczyścił trochę z takich właśnie tendencji, które wykazywała kultura tragiczna, bo jeśli się wczytamy w Sokratesa, w zasadzie to, co pisał o nim Platon, bo Sokrates nic nie napisał, ale to, co wiemy o Sokratesie, to że mówił o takiej koncepcji daimoniona, czyli takiego wewnętrznego głosu, który dzisiaj możemy utożsamić z głosem sumienia, jak sądzę. Więc jest tutaj taki element przejścia z pewnej formy religijności na nieco inne ujęcie, ale które zawiera też w sobie ten pierwiastek. Więc to jest tak, myślę właśnie, że filozofia nie jest czymś, co może religię, czy wiarę, powiem tak, wiarę jako postawę życiową zastąpić, ponieważ no, wiara jest czymś ponadintelektualnym. Znaczy, nie chcę powiedzieć, że nieintelektualnym, czy też nieracjonalnym, tylko ponadintelektualnym. I tak naprawdę filozofia może pomóc lepiej wierzyć, czy mądrzej wierzyć osobie wierzącej, a osobie niewierzącej pomóc mądrzej nie wierzyć, tak bym to ujął. Święty Augustyn chyba mądrze to powiedział. Jak mi się wydaje, że to święty Augustyn, który stwierdził, że wierzę, żeby rozumieć i rozumiem, aby lepiej wierzyć. Tak, tutaj to się ze sobą jakby łączy, jest w twórczym dialogu i myślę, tak, to co mi przychodzi do głowy, to chociażby jeden ze nieco bardziej współczesnych filozofów, mianowicie Ludwik Feuerbach, który no, był wielkim krytykiem religii i tak naprawdę formułował taką tezę o tym, że idea Boga jest tak naprawdę pewną formą projekcji, to znaczy ludzie antropomorfizują pewne swoje wyobrażenia i stwarzają sami pewną ideę, którą nazywają Bogiem. Jest to bardzo ciekawa myśl i myślę, że ona może być inspirująca zarówno dla wierzących, jak i dla niewierzących. Dla wierzących z tego powodu, że każe nam postawić pytanie, czy rzeczywiście nie przypisujemy Bogu pewnych cech, które powiedzmy wynosimy z obrazu ojca czy też sędziego, prawda, bo posługujemy się tymi figurami Bóg ojciec czy sędzią. I czy po prostu nie banalizujemy tej wiary, nie? Czy jej nie sprowadzamy tylko do naszych ludzkich pragnień, bo właśnie chrześcijaństwo pod tym względem jest wyjątkowe, że ono ma taki konstrukt, który by nie został wymyślony przez człowieka. No bo który Bóg chciałby być jednym z nas? Który Bóg chciałby być tak blisko człowieka? Który Bóg chciałby się tak poświęcić, a nie tak naprawdę oczekiwać poświęcenia całkowitego i bezwzględnego człowieka?
Nie? Więc to są bardzo ważne pytania, które filozofowie dają, i powiem sam osobiście, że przejście przez historię filozofii na studiach teologicznych, a później nawet czytanie wiele dzieł filozoficznych, mi pomogło doprecyzować moją wiarę, że ja mogłem pewne rzeczy ponazywać i trochę ją nie tyle skomplikować, ile sprawić, że stała się ona niebanalna. Właśnie nie oparta tylko na jakichś instynktach, na takich słabych rzeczach, tylko która rzeczywiście trafia w ten temat prawdziwego pragnienia i sensu istnienia tutaj na świecie. No i właśnie w tym sensie ten obraz Boga może być tak oczyszczony, prawda? Dzięki temu, że się skonfrontujemy z taką myślą i postawimy sobie pytanie, czy rzeczywiście ile jest, przykładowo jeśli jesteśmy chrześcijanami, ile jest w tym obrazie Boga, tego Boga biblijnego, a ile jest, powiedzmy, z obrazu mojego ziemskiego ojca, na przykład. Natomiast dla osób niewierzących może być to też inspirujące, bo tak naprawdę każda osoba niewierząca uznaje nieistnienie Boga, ale Boga o jakichś konkretnych cechach i też może sobie odpowiedzieć na pytanie, czy ten Bóg, w którego nie wierzę, jaki on jest, czy on też nie jest jakby zbiorem pewnych moich projekcji. I to może być dla mnie też oczyszczające w moim światopoglądzie. W ogóle uważam, że dla ateistów, osób niewierzących, byłoby bardzo niebezpieczne, żeby zarówno odrzucić religię, jak i odrzucić filozofię, bo wtedy w ogóle z czym oni by zostali? Co by ich prowokowało do pewnych refleksji? No bo osobę wierzącą wiara będzie prowokowała. No źle, gdyby on został tylko samą wiarą, bo wtedy dochodzi do bardzo dziwnych tworów i ludzie, którzy nie mają właśnie takiego trochę krytycznego myślenia wewnątrz religii, potem tworzą takie niezwykłe byty i mnie to czasami wręcz przeraża, jak o tym słyszę, więc oni też potrzebują naprawdę filozofii, ale ateista, gdyby jednego i drugiego się pozbawił, no to już jest naprawdę bieda po całej linii. No cóż, no myślę, że tak linia podziału tak naprawdę też akurat w tym, o czym mówimy, przebiega nie tyle między wierzącymi, a nie niewierzącymi, co między właśnie ludźmi, którzy zachowują pewną otwartość i uczciwość w myśleniu i wykazują jakąś gotowość do rewizji własnych takich wyobrażeń. A tutaj mamy z jednej strony i wśród osób niewierzących i wierzących. Z drugiej mamy po obu stronach jakiś rodzaj fundamentalizmu, który no, zamyka na jakieś, powiedzmy, głębsze i szersze spojrzenie na tę całą sprawę. Bo chcą tylko spać spokojnie, a nie chcą podjąć obok tego wysiłku, żeby znaleźć odpowiedź na to pytanie. Ja przedwidzę po sobie, że ja nie mogę spać, póki nie znajdę odpowiedzi na pytanie, które mnie nurtują. One są zawsze dla mnie prowokacją do tego, żeby się w coś zagłębić, żeby pójść dalej i póki nie znajdę nasycenia, no to naprawdę jest jakby czuję się nawet taki poniekąd wzburzony, bo traktuję to trochę konkurencyjnie względem swojego intelektu. No to myślę, że tutaj powodów do braku snu będzie... nie będzie brakowało raczej, bo tych wielkich pytań tak do końca życia pozostanie bardzo wiele, a jak dotąd mamy chyba świadomość wszyscy, że w pełni satysfakcjonującej odpowiedzi na najbardziej nurtujące pytania na tym świecie jeszcze nikt nie otrzymał. No tak, ale te prowokacje zawsze są takimi inspiracjami do rozwoju. Tak. Nie? I w takim sensie. Super. No i teraz przejdźmy do Twojego dzieła, czyli książki I bądź tu mądry, bajki filozoficzne, wydanej nakładem wydawnictwa SP. Jaki cel ma to dzieło? Po co tak naprawdę tę książkę napisałeś? Czy rzeczywiście warto zapoznawać dzieci i młodzież z filozofią akurat w formie bajek? Ja napisałem tę książkę też z takich bardzo osobistych powodów, ponieważ w dosyć młodym wieku sam zetknąłem się z filozofią, ale to nie z jakimś bardzo wyszukanym dziełem, to był taki zwykły jakiś szkolny podręcznik do filozofii. Bardzo mi się to spodobało, w ogóle byłem no, w wielkim szoku, że tak ciekawe rzeczy można znaleźć. Byłem bardzo młody, to była chyba końcówka szkoły podstawowej. I trochę nie ukrywam, że napisanie tej książki było jakimś takim
spłatą długu wdzięczności wobec tego, że mogłem się z taką myślą zetknąć. Pomyślałem sobie, co by było, gdybym się jeszcze wcześniej spotkał i w jakiej formie mówić w takim razie dzieciom o filozofii. I tu dosyć naturalnym dla mnie krokiem było to, że postanowiłem napisać bajki. To się troszkę łączyły te dwie ścieżki, bo tak naprawdę pisanie czy tworzenie bajek, czy też innych tekstów, to jakby niezależnie taką, powiedzmy, że działalność prowadziłem. Jakby te dwie ścieżki się w pewnym momencie zbiegły. Z jednej strony właśnie pisanie opowieści dla najmłodszych, z drugiej ta myśl o tym, żeby przekazać im jakieś idee filozoficzne, że w taki sposób powstały bajki filozoficzne, które oczywiście w bardzo luźny sposób mają zainspirować do tego, żeby dalej zapoznawać się z myślą filozofów, ale mam nadzieję, że i zresztą bardzo się cieszę, bo słyszę, że dla wielu osób jest to taka lektura fajna, wartościowa i że skłania ich do jakichś dalszych poszukiwań. Literatura otwierająca temat, która ma zaciekawić filozofią jako taką, i później ktoś będzie to dalej zgłębiał i na tym budował. Tak, to absolutnie nie jest jakiś podręcznik filozoficzny dla najmłodszych. To są jak najbardziej bajki, czyli opowieści, narracje, które swoim przesłaniem nawiązują, czy są związane z jakimi myślami konkretnych filozofów. W tym wypadku mamy 7 bajek, czyli Sokrates, Arystoteles, Platon, Marek Aureliusz, Kartezjusz, Kant i współczesny Wittgenstein. Także jeśli ktoś się nie zetknął jeszcze z tą książką, zapraszam serdecznie. Wydaje mi się, że to jest bardzo dobre polecenie. Sam widziałem, jak została ona zarówno wydana, jak i też wspomniany mój bratanek ją czyta i feedback rzeczywiście jest dobry. Tak, bardzo się cieszę. Proszę pozdrowić bratanka i pogratulować gustu czytelniczego. Tak, akurat był prezent ode mnie, więc pewnie to zrobił na początku jako zadanie, ale widziałem, że potem się wciągnął, bo rzeczywiście jest osobą, która dużo czyta, ale jak coś mu nie leży, to odkłada. Więc on doczytał do końca. Bardzo mi było to najlepsza recenzja, jaką mógł autor bajek dla dzieci usłyszeć. Tak, no, że się dziś nie znudziło po środku, tylko do końca się dotrwał. No dobrze, a jeśli chodzi o takie współczesne bajki, które są znane dla wszystkich, to czy masz jakąś taką jedną, która by pokazała, że naprawdę ona może być nośnikiem głębszych myśli, myślenia filozoficznego, dociekania istoty czegoś? No na pewno można by wiele wskazać tutaj tytułów, natomiast to, co mi przychodzi do głowy, tak zawsze przy takich okazjach, kiedy słyszę takie pytanie, to jest taki przykład popkulturowy i akurat filmowy, ale wskazuje na Króla Lwa, bo to jest dla mnie taka bajka kanoniczna wręcz. Tak, tak. Myślę, że przedstawiać nie trzeba. No i to jest wielka kopalnia takich różnych idei i cóż, powiem tak nostalgicznie bardzo, ale spojrzenie na świat oczami, gdy jest się osobą dorosłą, to oczy, które w dzieciństwie były obmyte łzami nad śmiercią Mufasy, to są zupełnie inne oczy. Także myślę, że to jest w ogóle bajka, która doczekała się z jednej strony różnych analiz porównawczych z szekspirowskim Hamletem. Myślę, że też niesamowicie duży taki ładunek nawet i teologiczny niesie ze sobą, ponieważ jak pamiętamy, na pewno jest tam wspaniała postać małpy Rafiki, który jest takim, powiedziałbym, towarzyszem duchowym Simby i tak naprawdę pokazuje pewien wzorzec, jak sądzę, towarzyszenia duchowego, bo ostatecznie nie wskazuje Simbie jakiejś takiej konkretnej drogi, ale pomaga mu zajrzeć w samego siebie, co koniec końców właśnie prowadzi go do tego, że on powraca i do swojego królestwa i jest gotów wypełnić swoją misję. Tutaj też wspaniała anatomia zła tak naprawdę przedstawiona w postaci skazy, który później
tworzy w tym królestwie tak naprawdę system totalitarny. Tam bardzo wyraźnie w tej bajce też na poziomie symbolicznym jest nawiązanie do nazizmu niemieckiego. Myślę, że jeśli ktoś, no nie sądzę, żeby ktokolwiek tutaj ze słuchaczy się nie zetknął z Królem Lwem, ale więc warto po prostu odświeżyć sobie już w życiu dorosłym i to jest bajka, do której ja na przykład no, staram się tak dosyć cyklicznie wracać. No tak, ona jest ponadczasowa, no i opowiadające zarówno o relacjach międzyludzkich, jak i o tej podróży wewnętrznej, o czym mówiłeś, i o nawet o tym wspomnianym towarzystwie tym duchowym. Super. Także bardzo Tobie dziękuję za tę rozmowę. Wydaje mi się, że dla wielu będzie ona inspirująca do tego, aby przyjrzeć się zarówno tej prostej filozofii w Twojej książce, którą napisałeś, jak i później, żeby rozbudowywać to w te filozofie o wiele bardziej skomplikowane, bo one naprawdę mogą w nas zmienić sposób patrzenia na świat. Ja również bardzo serdecznie dziękuję za zaproszenie, bardzo pozdrawiam wszystkich słuchaczy i do usłyszenia. Bardzo dziękuję za odsłuchanie tego podcastu. Jeśli z niego skorzystałeś, no to przekaż go dalej. Pamiętaj, udostępnianie to również ewangelizacja. Bądźmy razem w naszym kroczeniu po wodzie za Jezusem. Wydarzy się tutaj jeszcze wiele dobrego. Odwagi.